świąteczny spacer wyciągały dziś nie tylko wszechobecne świąteczne akcenty. Czasem wystarczyła zwykła chęć ruszenia się z domu. Wczoraj była Wigilia, przyjaciele przychodzili do nas i tak fajnie po prostu wyjść. A akurat na rynek się państwo wybrali? To z ciekawości, że tak po prostu wyszło? Nie, testowanie. Do takiego przetestowania nowej płyty Starego Rynku właśnie na świątecznym spacerze tuż przed Wigilią zachęcał sam prezydent Poznania. I rzeczywiście, skoro niektórzy od spacerów i tak wymigać się nie bardzo mogli, to choćby z ciekawości zahaczali właśnie o okolice ratusza. A skąd państwo przyjechali? Z Warszawy. Przyjezdni też zdążyli co nieco usłyszeć o ciągnących się już dłuższy czas pracach na poznańskim rynku. Poczekam, aż skończą, nie? Ogólnie pięknie, poznańska starówka jest słynna z tego, że jest śliczna, także jest piękna, klimatyczna, zadbana. Zresztą sami poznaniacy, choć rynek jeszcze nie do końca taki gotowy, też czują już pewną ulgę. Wreszcie da się przejść i myślę, że właściciele firm zwłaszcza tutaj odżyją trochę, bo tak przechodzę, ja tutaj często bywałem, wielu lokali już nie ma. Czas tego remontu spowodował na pewno dla wielu przedsiębiorców upadek. Przyszliśmy zobaczyć, jak wygląda stary rynek. Po remoncie? Tak. A w trakcie remontu? Przede wszystkim super się chodzi teraz. Można założyć buty na obcasach. Tylko mało ozdób jeszcze. A ze Starego Rynku Urszula Wysocka z synem Michałem zajrzeli jeszcze na Plac Wolności. Pierwszy raz jesteśmy, nie byliśmy jeszcze tutaj na tym jarmarku naszym poznańskim. Bo tu również w święta w najlepsze działa poznańskie Betlejem. Pierwszy dzień świąt, piękna pogoda, sporo turystów jak widać i mieszkańców Poznania. Cieszymy się bardzo, bo to już jest tak naprawdę trzeci raz jarmark otwarty przez święta i widzimy, że jest taka potrzeba. Teraz to już jedyne takie miejsce w mieście. Drugi ze świątecznych jarmarków na targach działał tylko do minionej soboty. Tak sobie tutaj spacerujemy właśnie. Jesteśmy trochę rozczarowani, że ten jarmark na targach jest zamknięty, że już zamknęli go przed świętami, więc właśnie przyszliśmy sobie tutaj zobaczyć, jak wygląda. Nie tylko przy stole, ale rodzinnie też spędzić miło dzień, wieczór. Jak będzie ładnie też wieczorem, może sobie gdzieś wyjdziemy. Jedną z największych atrakcji świątecznego miasteczka na Placu Wolności pozostaje wielki diabelski młyn. Zarówno sama karuzela, jak i całe Betlejem będą też czynne w drugi dzień świąt i jeszcze później, aż do 7 stycznia. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.